Dobry wieczór, dziś wtorek, 4 grudnia, Joanna Jędraszczyk-Kałuwak. Zapraszam na wiadomości dla niesłyszących. 1 grudnia z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Podaj Rękę zorganizowało 14 Forum Osób Niepełnosprawnych. W tym roku debatowano nad aktywnością fizyczną i społeczną. Aktywność, cudowny lek – to tytuł tegorocznego Forum Osób Niepełnosprawnych, które w sobotnie popołudnie odbyło się na Zamku. Niezwykle istotny temat konferencji, bo to niezwykle istotny i ważny temat związany z funkcjonowaniem tej grupy społecznej po prostu w naszym środowisku. No, niepełnosprawność w znacznym stopniu ogranicza szczególnie tą aktywność fizyczną, prawda, ponieważ to poruszanie się wymaga więcej, brakuje mi tu odpowiedniego słowa, więcej zaangażowania może, więcej ruchów, więcej czynności trzeba wykonać, żeby pewne czynności osiągnąć, także wymaga to więcej samozaparcia, więcej odwagi, więcej zaangażowania. Jest to trochę trudniejsze, ale możliwe i warte wykonania. Podczas forum podkreślano znaczenie aktywności fizycznej osób starszych oraz niepełnosprawnych, którzy mimo pewnych ograniczeń wciąż mogą uprawiać sport. Przecież ile jest dyscyplin sportowych dla niepełnosprawnych, chociażby, nie wiem, rugby na wózkach albo koszykówka na wózku. Ja się kiedyś swego czasu w to też bawiłam, pracowałam w biurze, które organizowało właśnie takie zawody, więc aktywność sportowa bez najmniejszych problemów. No oczywiście ludzie niepełnosprawni mają pewne ograniczenia, ale też z drugiej strony nic do stracenia. Są kluby sportowe, w zależności od tego, jaki rodzaj niepełnosprawności posiadamy. Przypomnę, mamy Animusz, mamy Stowarzyszenie Sportu Osób Niepełnosprawnych, gdzie niepełnosprawni grają w rugby. Jest Start Katowice. No, ci, którzy chcą czynnie uprawiać sport, jak najbardziej mają gdzie i mają takie możliwości, prawda? Ale oprócz tego można być aktywnym, niekoniecznie uprawiając sport. Można być aktywnym w różnych dziedzinach, można być po prostu aktywnym w życiu i głównie o tą aktywność nam chodzi. Ważnym tematem w życiu niepełnosprawnych jest także aktywność zawodowa. Tutaj jest trochę gorzej. Nie ukrywajmy, że jeżeli idzie o pracę dla osób niepełnosprawnych, no to jest tych ofert mniej. W dużej mierze są to tylko ośrodki pracy chronionej, więc to mamy jakby mniejsze pole manewru. Ale jak ktoś chce, to się zawsze da. Jest jeszcze niezwykle istotna rzecz. Oprócz funkcjonowania szkolnictwa specjalnego, czy też edukacji włączającej osoby niepełnosprawne do szkolnictwa powszechnego, to jest kwestia wejścia niepełnosprawnych na rynek pracy. I to jakby dopełnia całość naszych z jednej strony zadań, a z drugiej strony oferty dla osób niepełnosprawnych, które podkreślę, naprawdę w zdecydowanej większości swobodnie, spokojnie mogą funkcjonować w społeczeństwie, czasami przy stworzeniu nawet niezbyt licznych udogodnień czy możliwości. Organizatorem forum już po raz 14 było Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Podaj Rękę, które od wielu lat wspiera środowiska niepełnosprawnych w naszym regionie, między innymi poprzez ich aktywizowanie. Trzeba wyciągać te osoby z domów, także trzeba im mówić, że warto wychodzić z domów, warto się zrzeszać, czy to w organizacjach społecznych, czy też w klubach sportowych. Warto wychodzić na zewnątrz, spotykać się z ludźmi i po prostu żyć. Tradycyjnie już podczas wydarzenia wyróżniono osoby szczególnie życzliwe niepełnosprawnym. Laur życzliwości odebrał wicestarosta raciborski Marek Kurpis. Wydarzenie uświetnił występ artystyczny chóru Brzezie pod dyrekcją Aleksandry Gamrot. W Raciborskim Muzeum otwarto wystawę poświęconą Ślązaczkom. Archiwalne zdjęcia sprzed ponad 100 lat ukazują śląskie kobiety w sytuacjach prywatnych i społecznych. Wielkiego rozmiaru i bez żadnych retuszy archiwalne zdjęcia z Muzeum Wsi Opolskiej pokazujące świat Ślązaczki w rodzinie, kulturze i społeczeństwie z końca XIX i pierwszej połowy XX wieku to kolejna propozycja Muzeum w Raciborzu. Wystawa będzie traktować od urodzenia, właściwie nawet tego czasu przed narodzeniem, czyli okresu, jak tu Ślązacy mówią, stanu błogosławionego,
ale też i przez te wszystkie etapy, dzieciństwo, szkołę, panieństwo, później pracę w domu, życie jako gospodyni, aż po wycuk, czyli starość i śmierć. Oprócz fotografii, które nie oszczędzają widzom również tych silniejszych emocji, ekspozycja zawiera zabytkowe rzeczy codziennego użytku z tamtych czasów. Wszystko to, co jest związane z kobietą, przede wszystkim związane z wychowaniem dziecka, więc mamy kołyskę. Zresztą tutaj Ślązacy mówią, że jak kobieta na stare lata jest taka kłótliwa, swarliwa, to znaczy, że nie była kolebana za dziecka. Także te kolebki też tutaj mają taki dwuznaczny wydźwięk. Mamy też jako przedstawiciel zabawek dziecięcych skierowanych do dziewczynek wózka i lalek z pierwszej połowy XX wieku. Wystawa, która pokazuje także ciężką pracę dzieci na roli, nierzadko zmusi nas również do myślenia. Z pewnością docenimy nasz komfort życia, który tak bardzo różni się od tego sprzed wieku. Każdy to wie, ale dociera to dopiero jak patrzymy na przykład na stare zdjęcie prezentujące kobietę, która urodziła dziecko i w czasie porodu zmarła i leży w trumnie. To już teraz się naprawdę bardzo rzadko, a kiedyś to było częstym zjawiskiem to było. Także dbanie o zdrowie i dzieci, i higienę. Popatrzmy na te dzieci, które buty miały tylko od święta, które do szkoły chodziły na boso, które nie miały tylu zabawek jak dzisiaj. No zdecydowanie ten świat poszedł do przodu. Dzisiaj o godzinie 17 odbył się wernisaż wystawy, a zwiedzać ją można w Raciborskim Muzeum do końca stycznia. Choć sezon zimowy zaczął się już jakiś czas temu, to minusowe temperatury, zwłaszcza w nocy, nadeszły niedawno. Większości z nas w żaden sposób nie zagrażają, jednak są osoby, które nie mają gdzie schronić się przed mrozem i to właśnie dla nich miasto Racibórz otworzyło ogrzewalnie. W Raciborzu jest czynna od 2 tygodni i każdy bez dachu nad głową znajdzie tu schronienie w godzinach od 18 do 8 rano. Ogrzewalnia przeznaczona jest dla osób, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu oraz życiu innych osób przebywających w placówce. Zgodnie ze standardami osoby przebywające w ogrzewalni muszą mieć zapewnione miejsce siedzące, ciepły napój, zagwarantowaną wymianę odzieży oraz podstawowe zabiegi higieniczne. Taka forma pomocy to nowość w naszym mieście, a w ramach ogłoszonego przez magistrat konkursu zadanie to realizuje Stowarzyszenie Pracownia Przyszłości, które aktualnie prowadzi również magazyn żywności. Dziennie różne osoby przychodzą i w różnych ilościach. Pierwsze dni było 6 osób, teraz stopniowo tych osób jest coraz więcej. Są to stali bywalcy, jedni przychodzą i siedzą tutaj całą noc, drudzy przychodzą co jakiś czas, napiją i idą dalej w miasto. Co ważne, oprócz ciepłego kąta, toalety, gorącego napoju i czystej odzieży, wszyscy potrzebujący mogą tu również liczyć na życzliwych rozmówców w postaci zaangażowanych wolontariuszy. Staramy się gdzieś nakłonić ich do tego, żeby na przykład skorzystali z innych placówek, żeby podjęli pracę. Nawet udało nam się jednego pana namówić do tego, żeby poszedł do pracy. Dzisiaj był na rozmowie. Mamy nadzieję, że wszystko było ok. Na chwilę obecną nie przyszedł, więc mamy nadzieję, że się udało. Ja zaczynałam od Szlachetnej Paczki jako wolontariusz i później tak spędzałam dużo czasu z Tomkiem. Przychodziłam tutaj na zebrania właśnie z Szlachetnej Paczki i Tomek wytłumaczył mi właśnie działanie Banku Żywności, że jest takie stowarzyszenie, że jest możliwość po prostu pomagania jeszcze bardziej niż tylko w tej parce. Staram się z nimi rozmawiać po prostu. Nie lubię z nimi rozmawiać i wiedzieć, dlaczego są w takiej sytuacji, nie? Po prostu życiowej, trudnej. Ogrzewalnia jest czynna codziennie w dawnym labiryncie przy ulicy Kowalskiej 5 i dla bezdomnych będzie otwarta do końca marca. W dzisiejszym wydaniu Wiadomości dla Niesłyszących to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia za tydzień.